Wiesz, że chociaż nasz organizm sam nie potrafi wytworzyć kwasów omega-3, to są one niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania? Kwasy omega-3 pełnią wiele istotnych funkcji w naszym organizmie. Wspomagają pracę serca i układu krążenia, łagodzą stany zapalne, wspomagają odporność organizmu, wpływają na stan skóry oraz włosów i paznokci. Najbardziej znanymi z rodziny omega-3 są kwasy EPA i DHA, które mają szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i pracy mózgu. Najlepszym źródłem kwasów omega-3 są ryby, które dostarczają nam też pełnowartościowego białka, witaminę D oraz cennych składników mineralnych. Szczególnie polecane są ryby tłuste i półtłuste, takie jak łosoś, strąg, makrela czy śledź, ponieważ zawierają duże ilości kwasów tłuszczowych EPA i DHA. Osoby dorosłe powinny codziennie dostarczać z pożywieniem 250 mg kwasów EPA i DHA. Zobacz, jakie ryby i w jakiej ilości odpowiadają na to zapotrzebowanie organizmu. Pamiętaj jednak, żeby ograniczyć ryby smażone i wędzone na rzecz pieczonych lub gotowanych na parze. Oprócz ryb włącz do swojej diety orzechy, głównie włoskie, siemię lniane, oleje roślinne, m.in. rzepakowy i lniany oraz owoce morza i algi, które również dostarczą Ci tych cennych kwasów tłuszczowych. Dowiedz się więcej na rodzinnaakcja.pzh.gov.pl.